chrupanie w stawach jest niebezpieczne. Cześć, z tej strony Dominik Tabor. Zapraszam Cię na kolejny odcinek cyklu Fakty i mity w fizjoterapii. Chrupanie w stawach jest niebezpieczne. Jest to mit. Pomimo tego, iż przez wiele lat wmawiano nam, że chrupanie i strzelanie w stawach niesie za sobą negatywne konsekwencje, jest to nieprawda. Bezbolesne strzelanie w stawach nie świadczy o występowaniu problemu. Pochodzić może on z wielu tkanek, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrzstawowych. Efekty akustyczne mogą pochodzić z więzadeł, ścięgien, troczków, powięzi, przeskakujących nad elementami kostnymi. Dodatkowo, ze względu na zmianę ciśnienia podczas ruchu czy specyficznego ustawienia elementów kostnych w stawie, dochodzić może do procesu kawitacji, czyli pękania pęcherzyków gazu rozpuszczonego w madzi stawowej. Jest to proces naturalny i w żaden sposób nie jest on niebezpieczny. Strzelanie w stawach nie prowadzi również do zwiększenia ryzyka choroby zwyrodnieniowej. Nie prowadzi także do tego, że ścięgna czy więzadła po prostu się psują i ulegają uszkodzeniu. Powielanie tego mitu jest natomiast szkodliwe dla pacjentów. Często w wyniku obawy zaczynają oni unikać ruchów wywołujących efekty akustyczne. To z kolei stanowi realny problem. Kinezjofobia, czyli strach przed ruchem, doprowadzić może do pogorszenia ogólnego stanu pacjenta. Dojść może do pojawienia się bólu, pogorszenia stanu emocjonalnego czy zwiększonego ryzyka urazu. Zawsze więc warto uspokajać i tłumaczyć, że nic złego się nie dzieje. Kiedy natomiast martwić się strzelaniem w stawach? Jeżeli jest ono powiązane z bólem, niestabilnością stawu, uczuciem zablokowania bądź innymi niepokojącymi odczuciami, wtedy powinno zainteresować Cię ono pod kątem terapeutycznym. Potrzebne będzie wtedy również szczegółowe badanie funkcjonalne i palpacyjne, czasami poparte również badaniami obrazowymi. A jakie Ty słyszałeś mity o strzelaniu w stawach? Daj znać w komentarzu. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj mój kanał, kliknij łapkę w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach.